Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Patrol i dzisiaj pokażę wam jak zdobyć tego skina NVIDII z racji tego, że nie ma nic nowego w sklepie, ponieważ jest Vertex i Magnus, a to jest też taki skin, wiecie, dosyć rzadki. I teraz tak, nie jest to tani skin, aczkolwiek wydaje mi się, że się opłaca, już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ mamy do tego, mamy skina, skin nie jest ładny, mamy do niego plecak, plecak nie jest ładny, mamy do tego zbierak, który jest taki... średni, aczkolwiek model tego zbieraka jest chyba jedyny w grze, bo nie ma chyba innego takiego modelu zbieraka. W przeciwieństwie na przykład do skina z Xboxa, który wykorzystuje model zbieraka od Omegi chyba, prawda? Tak mi się wydaje. I do tego mamy lotnię, która jest też taka dziwna, inna, nieładna, nie podoba mi się ten skin ogólnie, ale warto mieć go w swojej kolekcji, jeżeli zbieramy rzadkie skiny. I teraz tak, do tego jest 2K hodolców i to wydaje mi się, że to robi tą ofertę opłacalną. Ponieważ mamy 2000 fałdolców, skina NVIDIA, lotnie, zbierak i plecak, to są rzadkie rzeczy, które chyba warto mieć w kolekcji, jeżeli kolekcjonujemy oczywiście skiny, bierzemy to wszystko i teraz wam pokażę, o co chodzi. Skin NVIDIA jest niebieski, ustawiamy, skin plecaka jest... Gdzie jest skin plecaka? Niebieski. Zbierak jest zielony, ustawiamy. I lotnia jest niebieska, ok, i mamy 2000 fałdolców na koncie, które możemy wydać w sklepie oczywiście z kodem Patrol YouTube. To jest najważniejsze w tym odcinku, prawda? Czyli kupujemy jakiegoś skina. I teraz tak, w sklepie 2000 fałdolców kosztuje 80 zł, ok? 80 zł. 2000 fałdolców z tym skinem, z całym zestawem kosztuje 140 zł. Najtaniej. Czyli wydajemy 60 zł plus na skina, który jest brzydki, ale jest do kolekcji, prawda? Bo to skin z NVIDII, do tego mamy skina Galaxy, powiedzmy jakiegoś, jeszcze jakiegoś Xboxa, Nintendo i nasze konto jest mega rzadkie. Ale nie o tym, ok? Pokażę wam tego skina szybko w grze i powiem wam jak go zdobyć. Skina możemy zdobyć na dwa sposoby. Raz to kupić kartę NVIDII, wykorzystać kod i tyle. A dwa, możemy kupić kod na stronach typu G2A bądź Kinguin. I te kody są 100% legalne, 100% są poprawne, działają. Jak to powiedzieć? Legitne, o, 100% legitne, to chciałem powiedzieć. Te kody są 100% legitne. Ja tak odebrałem Nexę, Young Mickey tak odebraliśmy. Po 140 zł skiny kosztowały. I ten skin jest, jak widzicie... średniawka totalna. Zbierak? No, zbierak może być. Taki cieniutki jest. Zbierak, powiem wam szczerze, bo najbardziej mi się podoba z zestawu i to nie wiem czemu, ale jest taki cieniutki. Jest nawet w porządku. Nie jest słaby. Chyba mam złą rozdziałkę, ale nie jestem pewien. Nie, chyba mam dobrą, dobra. A, mam złą. Bo przestawiam rozdziałkę i mam rozdziałkę, o, tą. I teraz tak, skin według mnie, jeżeli miałby być sam za tyle pieniędzy, to się nie opłaca. Ale z fałdolcami. Te fałdolce zmieniają postać rzeczy. Lotnia. I tu się zdziwiłem, bo jest bardzo cicha jest ta lotnia, tu się zdziwiłem, naprawdę. Co dalej? Tak jak mówię, polecam tylko dla tych osób, które naprawdę, naprawdę kolekcjonują rzadkie skiny. Nie polecam dla osób, które chcą kupować skiny ładne, bo to nie jest ładny skin. To nie jest ładny skin. No, jest taki łeb ma malutki, więc raczej nie będzie mi przeszkadzać. Plecak jest brzydki, skin jest brzydki. Zbierak jest spoko. I lotny też jest spoko według mnie. Zbierak cieniutki, nie wydaje złych dźwięków. I teraz tak, kod, który otrzymamy po zakupie, wpisujemy w Epic Games Launcherze. Jeżeli to jest kod 4 litery, myślnik, i tak 16 liter. Czyli 4 razy 4 litery. To jest kod, który wpisujemy w Epic Launcherze. Jeżeli mamy kod taki bardzo długi, zmontowany z liter małych, dużych, to wpisujemy w swojej NVIDII. Czyli jeżeli kupimy kod do NVIDII, to niestety musimy mieć NVIDIA GeForce Experience. Tak, GeForce Experience, musimy mieć taki program. Ale nie musimy mieć do końca karty, bo możemy ściągnąć tylko i wyłącznie ten program albo założyć konto i zrealizować kod na stronie, bo i tak ten kod się realizuje na stronie i wtedy dostajemy kod do tego skina, który wpisujemy w Epic Games Launcherze. Żeby wpisać w Epic Games Launcherze, klikamy tu gdzieś będzie ważnik i zrealizuj kod. I tam wpisujemy ten kod, dostajemy od razu cały pakiet. Wydaje mi się,
że dzięki tym fałdolcom jest to opłacalne. Nie wiem, czy taki poradnik był już na YouTubie. Jeżeli nie było, to nie ma za co. Pamiętajcie, patrzą YouTube w sklepie, sub, dzwoneczek, like. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Ja się z wami żegnam. Jeżeli by był... Aha, jeszcze dobra, jak będziecie kupować na Kingwin, to mam zniżki 3%, bardzo dużo tych zniżek, więc dajcie znać, to wam porozdaję te kody. Może na Discordzie wam rozdam. Więc jeżeli dużo wiadomości będzie na Discordzie, ale nie prywatnych, na off-topiku, że chcecie te kody, to wtedy wam te kody powysyłam i kto pierwszy, ten lepszy, będzie dużo tych kodów. Naprawdę dużo mam. Z 40 chyba kodów na 3% zniżki. 3% nie dużo, ale zawsze coś, prawda? Więc dajcie znać. Ja się z wami żegnam. Sub, dzwoneczek, like. I do zobaczenia jutro na streamie i na następnych odcinkach. Właśnie dzisiaj na streamie. I na następnych odcinkach. Cześć!